Cześć, Romanerów, super teraz w kolejnym filmie. A dziś koniec jednego, chyba początek drugiego. A mianowicie nastąpi teraz trochę przerwa na kanale, bo trochę mi się spraw nazbierało i już, że tak powiem, nie ogarniam, tak? Znaczy po prostu brakuje mi czasu na YouTube, bo i teraz jeszcze szkoła. Znaczy szkoła cały czas była, ale to szkoła to jest najmniejszy problem, tak? Teraz mam masę zleceń. No wiadomo, życie prywatne i tak jakoś na tego YouTube'a sobie trochę ciężko czas znaleźć, bo te filmy, które teraz oglądaliście, one były jeszcze z zapasu, ja je nagrywałem miesiąc czy dwa miesiące temu, tak? A przez ostatni właśnie miesiąc w ogóle miałem kompletny brak czasu, żeby coś nowego nagrać, stworzyć. Owszem, mam teraz nagrywane za 20 filmów jakichś tam, wiecie, pozaczynanych. Tylko trzeba coś tam dograć, brakuje tego. Myślę, że za miesiąc jakiś może to ogarnę, półtora. I zobaczymy, ile ta będzie przerwa trwała. Nie wiem, zobaczymy, może mi się uda jeden film na tydzień. Na pewno przez najbliższe dwa miesiące będzie ciężko, żeby były dwa filmy na tydzień. Bo to znaczy po prostu nie będę miał czasu, żeby nagrać, tak? I jestem tego zdania po prostu, że lepiej teraz trochę odpuścić, odpocząć, bo to też już zdrowie daje swe znaki. Odpocząć i po prostu wziąć się z nową siłą, że tak powiem, za to. Bo wiadomo, że ja nie skończę, bo to już za dużo jest tematów rozpoczętych, ale po prostu muszę trochę z tym przystopować. Ale na początku już powiedziałem, że czy to koniec, czy to początek. A tu jeszcze mam jeden pomysł. Mianowicie teraz, jak mam trochę tych robót, to myślałem, żeby zrobić coś, nie wiem, z serii jakichś vlogów. Tam nie wiem, 20-30 minut, coś takiego, dzień z życia z Hupmata. Tylko też nie wiem, czy właśnie znajdę na to czas, żeby nagrywać codziennie takie coś. Czy to by było zlepka na przykład 2 czy 3 dni. No wiadomo, ten filmy z roboty, z jeżdżenia po hurtowniach, po mieście. No takie coś innego, tak? Może by to się przyjęło, może by to też ożywiło jakoś ten kanał. Już też z tym filmem się długo zbierałem. Bo z moim kanałem też coś się dzieje, tak? Od jakiegoś czasu zauważam, że subskrybuję tam swoją drogą idą, to tam ja wiem, że ich tam nigdy nie było dużo i też raczej nie będzie, ale mianowicie też wyświetlenia jakoś spadają. Zawsze było spokojnie 300 wyświetleń pod tymi filmami, a teraz co jest? Ledwo 150, niecałe 200. Ja wiem, też nie jestem święty, te filmy też powinny być lepszej jakości. Ale no ja też nie jestem jakiś wybitny montażysta, czy tam, no robię wszystko to tak, jak się sam nauczyłem i co potrafię, tak? Też w najbliższym czasie nie planuję inwestować w jakieś sprzęty nagrywania, no bo na razie nie widzę sensu, tak? Pytacie też, żebym mikrofon zakładał, ale ja telefonem większość nagrywam i tu się chyba nie da podpiąć. Zresztą no, aż taki właśnie mądry nie jestem, że nawet nie potrafię, no widzicie, mikrofonu podpiąć. No ale, znaczy podpiąć. Podpiąć zwykły mikrofon się da, ale on nie zbiera czy coś tam. Kłóci się z telefonem w każdym bądź razie. Ale tu jeszcze jedno podziękowanie się należą mojemu koledze Mateuszowi, który też mi pomaga w montowaniu tych filmików i też sporo filmików od jakiegoś czasu wychodzi spod jego ręki. Ja nagrywam, on właśnie tam je obrabia, montuje. Bardziej, że tak powiem, skomplikowane, tak? Ma do tego smykałkę, no i dobrze. I to masz u mnie naprawdę duży plus, Mateusz. Może i w wakacje do ciebie przyjadę z kamerą. Nagramy, bo też Mateusz się ode mnie w ogóle zaraził paletami, majsterkowaniem. No, także tak to wygląda. I co? Dobra, nie przedłużam, bo ja już jestem też późna godzina zmęczony. Jeszcze parę spraw muszę ogarnąć. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat myślicie, czy macie jakieś pomysły. No i co? I w sumie tyle. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, to Hupmat. Cześć!